Ten film dotyczy wyłącznie ręcznych pilarek tarczowych bez klina rozszczepiającego. W przypadku urządzeń ze zintegrowanym klinem rozszczepiającym należy przestrzegać instrukcji do ręcznych pilarek tarczowych ze zintegrowanym klinem rozszczepiającym. Montaż maszyny w celu korzystania ze stołu w funkcji pilarki stołowej z ręczną pilarką tarczową bez klina rozszczepiającego. Ręczne pilarki tarczowe bez klinów rozszczepiających można używać wyłącznie z pasującym klinem rozszczepiającym. Zdjąć wkładkę szczelinową i wyjąć płytę. W celu przeprowadzenia montażu należy ponownie założyć wkładkę szczelinową. Należy użyć fabrycznie zamontowanej wkładki szczelinowej o wąskim rowku. Zamocować luźno trzpień mocujący klina rozszczepiającego za pomocą śruby mocującej i wsunąć go w płytę maszynową, aż będzie widoczny rowek mocujący. Następnie włożyć klin rozszczepiający i dokręcić śrubę. Obrócić płytę i ustawić ją w taki sposób, aby tarcza miała wolną przestrzeń na dole. Umieścić ręczną pilarkę tarczową na płycie i ustawić. Tarcza do pilarki musi być ustawiona centralnie względem klina rozszczepiającego. Ustawić klin rozszczepiający za pomocą wzornika nastawczego w taki sposób, aby odstęp od tarczy wynosił maksymalnie 5 mm. Zamocować ręczną pilarkę tarczową na płycie. W pierwszym woreczku z osprzętem znajduje się wystarczająca ilość elementów mocujących do różnych typów urządzeń. Liczba punktów mocowania zależy od wielkości podstawy posiadanej ręcznej pilarki tarczowej. Należy wykonać przynajmniej 4 połączenia przy dłuższych bokach. Dodatkowo zaleca się umieszczenie 2 blokad. Jeżeli posiadana ręczna pilarka tarczowa ma wyjątkowo szeroką płytę podstawy i po stronie silnika nie można już wsunąć kolejnych śrub w kanały na płycie maszynowej, do mocowania należy użyć długich ograniczników. Nałożyć ogranicznik na śrubę i wsunąć łeb śruby w rowek prowadzący. Następnie założyć podkładkę i podkładkę sprężystą. Nakręcić nakrętkę na gwint w taki sposób, aby ogranicznik był lekko zamocowany. Zamocować w ten sposób wszystkie 4 śruby. Identycznie należy postępować w przypadku krótkich śrub, aby stykały się całą powierzchnią z podstawą urządzenia. Ustawić urządzenie równolegle do płyty maszyny przy użyciu miarki. Odległość między zewnętrzną krawędzią płyty maszynowej a tarczą musi wynosić 93 mm. Uwaga! Tarczę należy ustawiać równolegle do płyty maszynowej, a nie do podstawy ręcznej pilarki tarczowej. Przy w pełni wysuniętej maszynie sprawdzić odległość najbardziej wysuniętego do przodu zęba tarczy do przedniej krawędzi wkładki szczelinowej. Odstęp powinien być mniejszy niż 20 mm. Następnie należy zamocować ograniczniki kluczem płaskim o rozmiarze 10. Przy prawidłowym ustawieniu zamocować urządzenie przy dłuższych bokach za pomocą 4 uchwytów mocujących. Ponadto potrzebne są 4 duże podkładki i 4 nakrętki motylkowe. Umieścić uchwyt mocujący na śrubie i założyć podkładkę. Ustawić uchwyt tuż przy ograniczniku i zamocować przy użyciu nakrętki motylkowej. Identyczne czynności należy wykonać po obu stronach w przypadku wszystkich 4 ograniczników bocznych. Zamocować ręczną pilarkę tarczową, dokręcając nakrętki motylkowe. Następnie obrócić płytę. Wyjąć klin rozszczepiający. Następnie usunąć wkładkę szczelinową, aby można było ponownie włożyć płytę maszynową w stół.
odsunąć osłonę tarczy i ponownie założyć wkładkę szczelinową. Zamontować ponownie klin rozszczepiający, wsuwając trzpień w płytę i wkładając klin rozszczepiający w rowek mocujący. Zamocować klin rozszczepiający przy użyciu dołączonego klucza imbusowego. Teraz można usunąć wzornik nastawczy. Po zamontowaniu osłony stół MasterCAD jest gotowy do użycia. Do Państwa dyspozycji są również instrukcje dotyczące zastosowania stołu MasterCAD 2500 z funkcją prowadzenia pilarki jako stołu dla wyżynarek, stołu frezarskiego lub stołu do pił ukosowych. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi lub na filmie instruktażowym. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych przez producenta urządzenia. Pod adresem www.wolfcraft.com znajduje się kontakt do naszego działu pomocy technicznej oraz serwisu do spraw części zamiennych.